Dzień dobry, witam serdecznie. Piątek, z tej strony Oskar. Kontynuujemy sobie naszą serię z questów. Będziemy grać na ostrolku. Przekonaliście mnie, cieszyliście się, że na tym ostrolu zagrałem, więc stwierdziłem, że dobra, będziemy sobie kontynuowali naszym shidzie. Co prawda chciałem robić różnika, ale już niech będzie ten shit. I tak on będzie tylko póki co do questów, ale na pewno czeka nas jakieś, przypuśćmy, expienie, żeby właśnie te questy porobić. Pozdrawiam także Zającka. To niezły ponton XD. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Zaczynamy na statku, dzisiaj sobie zrobimy statek plus tą pierwszą lokację w karczmie w Trentis i po prostu sprawdzimy, jak to wygląda. Wielka ucieczka, porozmawiam z Januszem. Widzimy się na statku, to już nie ma reworka. Tutaj jest stary, dobry prolog, który wszyscy znamy. Przejdźmy przez to sobie jeszcze raz. Jeżeli wam się to podoba, zostawcie kciuka. Przypominam, odcinki co tydzień. No i zaczynamy. Witaj, przyjacielu, co u ciebie? Chciałem kilka pytań zadać. W ogóle tutaj mamy jeszcze opcje, które nie są questowe i stwierdzam, że całkiem ciekawie jest sobie z nimi pogadać, bo nie ma później takiej okazji, tak? Później wracamy sobie do Trentis, już tutaj nigdy nie wracamy, więc takie dodatkowe opcje dialogowe myślę, że fajnie sobie sprawdzić. Chciałem zadać kilka pytań, w porządku, słucham. Co się stało z miastem? Chcą nas zabić, po prostu, chcą nas zabić. Chciałem zapytać o coś innego. Okej, no i to jest wszystko, co możemy się zapytać. Spoko. Mój brat, Allen, moja matka, co z nimi, gdzie ja jestem? Nie wszystko na raz, twój brat, cios jest zbyt potężny. Widziałem, jak twoja matka podnosi jego bezwładne ciałko. Okej. Resztę przysłonił mi Bigos, Bogas, który wpadł między utorczyków. Uratował nas, mamy też. Nie wiem, pod osy tyryly. Kiedy... chyba za każdym razem będę ten nick czytał. Kiedy wlokłeś się na pokład, okręt już podnosił kotwicę. Bogas został na brzegu razem z twoją matką. Na pewno nic jej nie jest. Ej, czajcie? Ej, guys, pytanie do was. Jak kiedy przychodziliście prolog, nie? To nasza matka umierała w tym prologu? Bo tu jest napisane, że ona żyje. Ej, teraz mam zagwozdkę, tak szczerze. Trochę się zdziwiłem, właśnie dlatego chcę te questy robić. Bo on tutaj właśnie, Janus nam powiedział... Czekajcie, jeszcze sobie raz sprawdzę. Janus nam powiedział, że brat został zabity. Matka se nosi jego cały, jakiś Bigos nas uratował i że Boga został sobie na brzegu razem z matką. Czyli wychodzi na to, że jakby matka żyła. Czyli może jakiś powrót będzie kiedyś. Ale ciekawe. Nie mam już nikogo. Utor odebrał mi wszystko, co kochałem. Wydaje mi się, że kiedyś ta matka zginęła. No ale dobra. Nie tylko tobie, jest nas więcej. Wszyscy płyniemy do Haligardu. Póki co żyjemy, nie wszystko stracone, ponton, osy, tyryly. Co mam teraz robić? Czyli zaczynam wszystko od nowa. No to co mam teraz robić? Niedługo tu płyniemy. Umówmy się w tajernie portowej. Teraz idź do kapitana tej łajby. Każdy musi się zameldować. Spoko, do zobaczenia. Okej. Możemy sobie pochodzić. Tutaj nic nie ma ciekawego. Musimy mieć klucz do ładowni. Jakiś majtek tu leży. Mam jeszcze pół pokładu do wyszorowania, niech ten dzień się już kończy. Jak ty to myjesz? Deski się wzdłuż szoruje, a nie tak. Ech, dobra. Na szczęście nasz ludzik potrafi sprzątać. Ćpun Szyszka, siemano Ćpun Szyszka, co tam u ciebie? Siemka, co tam? Ćpun Szyszka chyba nie jest. O, to napisano? Nie, nie, nie napisano. Ćpun Szyszka chyba nie chce gadać, dobra. Pogadajmy sobie z ludźmi. Co my tu mamy? Wow, udał się to port. Ciekawe, czy mógłby nas przeteleportować. Mamy sobie strażnika Randolfa. Czego tu szukasz? Nie widzisz, że kieruje tę łajbą? Kim jesteś? Nazywał się Randolf. Rozumiem. Dobra. Mamy też pirata. Bosman. Hitler Brand. Bosman, troszeczkę taki reto. Czego się tu pamiętasz? Nie widzisz, że przeszkadzasz? Pokład pełen płocin, burty niezasmołowane, żagle do szycia. Jeżeli pytacie, dlaczego nie czytam tych długich dialogów, to po prostu myślę, że nie ma takiego sensu, bo to jest jakaś taka fabułka tego gościa, będzie sobie sami teraz przeczytać, zapauzować. Jakby, jeżeli ja miałbym to czytać, takie długie teksty, to prawdopodobnie watch time odcinka by spadł kursywą w dół, więc po prostu sobie to omijamy. Tak to wygląda, chyba że coś serio ważnego będzie, jakaś fabuła, to wtedy mogę poczytać. Tu jeszcze mamy tego majtka. Co tu majtka słychać, panie majtku? Tom, słyszałem od kapitana, że Trentis dopływamy. Szukam Jerego. Śmierdząca wieś, ale parę czystszych kuk się w porcie znajdzie. Nie mogę się doczekać. Okej. Okay. Siema, kapitanie, co temu pana? Kapitan Achius. Ahoj, szczurza randowy, czemu nie szorujesz pokładu? Zwłaszcza, że dopływam już do Haligardu. Miałem się zameldować. Doskonale, dostaniesz zadanie. Przez te pół godziny odsumowania w talijskim porcie na okręt dostało się mnóstwo szczurów. Złaś na pokład i wykończ 5 gryzoni. Dostałem za to 12 sztuk złota, prawdziwego haligardzkiego złota. W porządku, biorę tę robotę. Jakbyś miał wybór? Masz tutaj klucz do ładowni i komu nie mów, że go masz, oddasz go jak będziesz schodzić do statku. Powodzenia. Dobrze, dzięki. Koraz gruby. Siemano, koraz gruby. Siemanko, przywitajmy się, może ten odpisze, chyba nie odpisze. Konsta gruby nam nie odpisał, schodzimy sobie tutaj pod pokład. Możemy z nim teraz pogadać? Jeszcze nie możemy, dobra. Schodzimy pod pokład, okej. Okay. Strażnik Randolf, psy, chodź no tu. Widziałem, jak kapitan dawał ci klucz do ładowni. I co z tego? Wypić lubisz? Zdarzyło się, że nie odmawiałem, nigdy mnie jakoś nie ciągnęło. Powiedzmy, że nie odmawiałem. To mnie zrozumiesz, w ładowni pod kluczem znajduje się wielka beczka z rogiem, masz tej butle i napełnij ją trunkiem. Dobra. Spoko. Jasne, jasne, idź już i pamiętaj, piśniesz słówko komukolwiek, to zeżrą cię rekiny. Jasne. Kapitan i tak się nie uwierzy, a ja nie zapomnę. Spokojnie, spokojnie, zaraz wracam z grogiem. Zawsze coś się zarobi. Spoko. Mamy nowego kwestika. Chodzimy sobie do ładowni. Mamy teraz... Aha, ktoś tu jest z nami. Filip Michałek. Marcinek. Dobra, uciekamy stąd.
Nie wiem, co Kora z gruby chce, ale idziemy sobie tutaj. Mamy szczury do bicia, więc będzie teraz system walki. Proszę bardzo. Ciekawe w ogóle, czy jak ta gra powstawała, to ten system walki był już sztampowy. W sensie, wiecie, że trzeba bić szczury pod pokładem, nie? Czy już wtedy to było taką klasyką gatunku? W sumie to nie wiem. Wydaje mi się, że jak ten prolog powstawał, to twórcy jeszcze nie wiedzieli, że tak to się potoczy. Że to będzie naprawdę taka kompletna sztampa. Ale dobra. W ogóle powiem wam, bardzo mam sentyment do tej lokacji. Do tego statku. Tyle razy go przechodziłem. I to dawno, dawno temu, że faktycznie fajnie to wspominam. Te pierwsze questy. Dobra, ale ponton osyty ryluk lepie. Pięknie, 5 doświadczenia. Mamy sobie grog. O, to jest beczka grogu. Coś chcesz zrobić? Nic, do widzenia. Napełniasz butelkę grogiem. Okej. Mamy napełnioną butelkę, schodzimy sobie tutaj i idziemy się bić ze szczurkami dalej. Mam tylko nadzieję, że nie będą się ludzie odpoczynku, bo to by było nudne. Właśnie, a propos tego, że gram na ostrolku. Jak sobie dojedziemy do Trentis, to planuję sobie kupić oczywiście platynę i załadować alta. Bo chyba to tak działa, nie? Że jak gram między serwerami, to alt i tak działa. Więc będziemy dostawali więcej expa za zlecenia i zadania, więc całkiem spoko. Będziemy sobie grali. Myślę, że nie będzie tego zbyt dużo tej gry, ale zawsze na serię wystarczy. Dobra. Mamy wszystko ogarnięte, odpocznijmy sobie tutaj, bo tutaj chyba teraz nas ci piraci zaatakują. No i szkoda byłoby nie mieć kondycji. W ogóle co my tutaj mamy? Chusta, formy i myszy. Co tam daje? Kondycja 10, idealnie. Coś tu jeszcze? Jest jeszcze jakiś naszyjnik. Wiedza 1, bardzo mi się przyda. Łatwiej bufki będą chodzić. Klucz do ładowni i flaszka grogu. Dobra, idziemy. Gled. Ej, nie ma przejścia, wyskakuj ze złota, to może cię puszczę. Zejdź mi z drogi, pijany dziadu, ledwo na nogach stoi. Hola, jad pijany dziad, nie jednemu młodzikowi karku kręciłem, co tam masz? O, butla grogu, dawaj ją, albo cię przetrącę. Śmiał, wynurzył się kompan Gida, dasz radę nam we dwóch? Pewnie. Pewnie, że tak. Dobra, mam jakieś spele w ogóle? Nie mam nic jeszcze, okej. Okay. No to bijemy. Pijany majtek i get. Najpierw majtka może zabijmy. Powinien teraz paść, to byłoby śmieszne. Dobra, pięknie, klepie. Ponton, osy, tyryly, prawdziwy wojownik. Buły, lewa, prawa. W sumie Shit ma całkiem fajną gamę żartów do opowiadania, taki rafonik sobie. To może być całkiem spoko później. Okej, okay. Zabici. Osiłkowy młot kondycji i siły. O, na szósty poziom. Fajnie, że na Shida. Idziemy sobie do góry, dobra. Czy chcemy mu dawać grog? Mam twój grog, teraz zapłata. Tak, dajmy mu ten grog. Bardzo dobrze, ponoć Gida mocno bijeś. Myślałem, że w Taernie sami sobie tchórze mieszkali. Co teraz jak szczury ze statku uciekają, ale może się myliłem. Co opowiedz o Taernie jeszcze? To co? Znajdę cię i zabiję, pięknie. No toś się popisał. Dobra, to za fatykę, teraz zejdź mi z oczu, widzę, że dopływamy, muszę wziąć się do roboty. Odchodzisz bez słowa. Dobra, dostaliśmy coś, jakiś wisiorek. Na 14 poziom, bardzo fajnie. Sobie założę zaraz. No i pogadajmy z kapitanem. Kapitanie. Ahoj, szczurze lądowy. Szczury ubite, panie kapitanie. Świetnie, twoje złoto w nagrodę, uczciwie zarobione. Dziękuję, panie kapitanie. Bardzo dobrze, jeśli chcesz, możesz już zejść na ląd. No i chyba zjedziemy, co? Nie mam już nic do roboty. Te w ogóle ludzie chodzą cały czas. Jakiś kapucyn teraz przebiegł, what the fuck. Cały czas ludzie nowi tworzą na serwerze. A wy mówicie, że Taern umiera, patrzcie na nowych graczy. Chciałem zarobić na biciu szturku, zostanę jeszcze trochę. Chętnie żegnam, panie kapitanie. Dobra, no słuchajcie, jesteśmy w Trentis. Wygraliśmy, spotkaj się z Janusem. Prolog na lądzie. Myślę, że sobie jeszcze możemy zrobić, bez 10 minut odcinka dopiero. Więc wejdźmy sobie jeszcze tutaj karczmy, zróbmy tego pierwszego questa. I poznajmy Desmonda, wchodzimy. Janusz. Siema Janusz. Witaj przyjacielu, jak się czujesz na lądzie? Stabilnie, niespecjalnie, ciągle myślę o Taernie. Stabilnie. Mi jeszcze trochę brakuje bujania z okrętu i dlatego siedzę w tej karczmie, co masz teraz zamiar zrobić? Rozejrzę się po okolicy, poszukam jakiejś okazji do zarobku, będę się uczył i szukał szczęścia, wezmę się za uczciwą pracę i postaram zacząć życie od nowa, wezmę kamerę, zacznę nagrywać na YouTubie. Dobra, no powiedzmy, że za uczciwą pracę się wezmę. To jest Imperium, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja uciekam stąd od razu na północ do Alairu, mam tam przyjaciół. Gdybyś kiedyś zawitał tamte rejony, może się spotkamy. Być może świat nie jest tak wielki, jak nam się wydaje. Proszę, jaki wygadany. Słuchaj, za miastem siedzi jeden z naszych, stary Simon. Pomoże ci się tutaj odnaleźć, kiedyś go znałem. Nie przypadliśmy sobie wtedy do gustu, ale cóż, z tobą może się to gada. Poradzenia z nim, dzięki, jasne. A na mnie już czas, bywaj ponton osy tyryly. Powodzenia w nowym życiu. Dzięki, trzymaj się, odnajdź szczęście w tym Alairu. Ty, czekaj, popatrz, czy to nie Sternik z tej łajby, która nas tutaj przywiozła? Czekaj, zawołam go, napijemy się razem. A chodź Sterniku tutaj. Dobra, no i teraz możemy sobie go zabić albo go oszczędzić. Co, zabijmy go, nie? Czemu nie? Co tam się może stać? Janusz, czekaj, mam do niego sprawę. Randulf powiedział, że okręcie parę brzydkich rzeczy o Taernie. Dawaj go na łeb. Witaj nieznajomy. Witaj, przemądrzały skunksie. Już nie jesteś na swoim stateczku. Uczepiony kiecki, Akiusa, okej. Okay. Znamy się? Ano oczywiście, ponton nosy tyryly. Dobrze, że zapamiętałeś taki długi nick. A to ty od grogu. Pamiętasz, co wiesz o Taernie, o Taerniczykach? No ja mam w pamięci dobrej nie mam. No, ja tam pamięci dobrej nie mam. Coś mi się tam może wymknęło, ale nie pamiętam. Przypomnę ci, zginiesz za obrazą mojego kraju, walcz. Dobra, walczymy sobie ze Sternikiem. Dziak. Ależ to była trudna walka, co? Te pierwsze questy to takie są ciężkie, powiem.
Dobra, zabiliśmy go. W porządku, spróbuję uciec. No, jest pan Desmond. Jest pan Desmond. I w tym momencie sobie skończymy quest. Z Desmondem pogadamy sobie już, myślę, w kolejnym odcinku. Więc dziękuję wam za uwagę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, papa, cześć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dawajcie jakieś rady, jeżeli jakieś macie. Czy dobrze to prowadzę przede wszystkim. Czy fajnie czytam te questy i tak dalej. Teraz mamy sami swoi, więc zaczynamy za tydzień. A się z wami żegnam. Siemano!